Cześć, tu Jola. Witam Cię w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia. Na co dzień uczę krawiectwa w ultramaszynie, natomiast dzisiaj w tej krótkiej lekcji pokażę Ci, jak uszyć najprostszy woreczek na prezenty. Może to być na przechowywanie różnych drobiazgów w Twojej szafie, a z takiej ozdobnej tkaniny możemy sobie właśnie uszyć w różnych wielkościach, taki jaki potrzebujesz. Będziemy do tego zadania potrzebowali kawałek ozdobnej tkaniny, coś do rysowania, szpileczki, agrafkę, tasiemkę do przeciągnięcia przez tunel, a wymiary Twojego woreczka jest sprawą dowolną. Ja podam Ci takie przykładowe rozliczenie i wspólnie uszyjemy taki woreczek. Zapraszam. Mam przygotowany prostokąt o wymiarach 40 na 50. To jest taki przykładowy wymiar. Możesz sobie zrobić naprawdę dowolny wymiar woreczka. I teraz ja sobie zaplanowałam, że na tej dłuższej krawędzi, czyli to jest krawędź 50 cm, będę zawijała tak zwaną kryzę w woreczku, czyli to będzie ten element, który jest nad naszym wiązaniem, wlot naszego woreczka. I teraz proponuję Ci odmierz linię 8 cm, którą będziemy na końcu naszego działania zaszywać. Teraz, tak dla orientacji w terenie, gdzie pozostawić otwór na przeciągnięcie tasiemki, odmierzam sobie drugą wartość 8 cm, czyli to jest X, X, tak? Czyli te same wartości. Będzie to tak. Teraz to jest zewnętrzna część woreczka. Będę zszyła z jakimś określonym zapasem, to jest też dowolne w przypadku tak prostego tutaj uszytku naszego. Czy to będzie centymetr, czy półtora, samodzielnie sobie to proszę ustalić. I teraz właśnie stworzyliśmy linię szycia, po której będziemy zszywać woreczek. I teraz zobaczcie, to będzie wewnątrz worka, a ta część już jest zewnętrzną częścią worka. To na tej zewnętrznej części worka, centymetr od tej linii, pozostaw nieszyty otwór, wykreślam, nieszyty otwór na przeciągnięcie tasiemki. To będzie dochodziło do tego miejsca, a od zewnętrznej będzie wlot na nasz sznureczek. Czyli składacie sobie worek prawą stroną do prawej na pół, zszywacie od samego początku. I zszywasz, 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 zszywasz. Tutaj robimy mocowanie, czyli rygielek. Przeciągasz materiał dalej lub w ogóle przerywasz szycie i zaczynasz tutaj. I, czyli pod dziurką. I zszyjemy, szyjemy, szyjemy. I teraz w drugą stronę mamy tę samą tutaj wartość zapasu, mamy wszystko wyrysowane i teraz pospinaj sobie szpileczkami, jeżeli tego potrzebujesz, szpileczkami dookoła. Warto tutaj zawsze sobie to miejsce, które ma pozostać nieszyte, zaznaczyć, bo jak się rozpędzimy z szyciem, to zapomnimy o tym. Wszystko ładnie sobie pospinaj i bierzemy się za szycie. Od samego początku
zaczynamy szyć, robimy mocowanie. Szyjemy do zaznaczonego otworu. Robimy mocowanie, czyli cofnięcie. Nie musimy przerywać szycia. Wystarczy, że przeskoczysz, przeciągniemy naszą robótkę na drugą stronę otworu i szyjemy dalej. Zrobiłam mocowanie. Wkuwam igłę na narożniku, podnoszę stopkę, obracam i jadę w drugim kierunku. Szyjemy teraz poziomo i oczywiście na końcu mocowanie. Mamy też obcinanie nitki w maszynie, nie musimy sięgać po nożyczki. I teraz tutaj na narożniku poukładaj zapasy, czyli zawiń tak i potem zawiń tak, czyli tak, taki kwadracik. Przepychamy i już mamy ładnie przewinięty róg naszego woreczka. Tutaj też tak i mamy woreczek. Jeszcze pozostało nam, gdzie mamy zszyty woreczek i pozostawiona w określonym miejscu dziurka. O, tu jest dziurka. Przez tą dziurkę będziemy przeciągać naszą tasiemkę. Ale zanim to nastąpi, musimy stworzyć tunel, czyli rozłóż zapasy na szwy na płasko. Tutaj przy okazji powiem Ci jeszcze, o czym zapomniałam na samym początku, że wycięty przez Ciebie prostokąt czy kwadrat, nieważne, obrzuć dookoła każdej krawędzi, dookoła ściegiem, jaki po prostu dysponujesz w maszynie do obrzucania. Jeżeli jest to overlock, obrzucamy overlockiem dookoła. Jeżeli jest, mamy tylko maszynę, zawsze mamy zygzak. Tutaj szereg tych ściegów. Zygzak, trójskok. Ścieg taki overlockowy, nie ma konieczności używać aż tak ciężkiego ściegu. Wszystko zależy od materiału, na jakim pracujesz. Ale każda maszyna będzie miała jakiś ścieg do obrzucania. I teraz składamy rozłożone zapasy ze sobą w linii zgięcia tej 8 cm. Jak sobie narysujesz następną linię w odległości następnych 8 cm, to będziemy mieli jasność sytuacji, dokąd ma sięgać ta krawędź. Ja mam tak fajną tutaj tkaninę, że po szlaczku akurat prowadzi mnie po prostu równe zagięcie. Widzicie, po rządkach sobie zginam, więc już tutaj niczego nie muszę rysować. I teraz wolne ramię, które jest też w każdej maszynie, ułatwi mi przyszywanie tego zawinięcia. I będę przyszywała jakieś pół centymetra, tak do centymetra od brzegu, czyli prowadzę brzeg stopki z brzegiem materiału. Nie dość, że jest ta taka dekoracyjna tkanina, to jeszcze nam bardzo ułatwia tutaj proces szycia. Tkaninę oczywiście znajdziecie
w naszym sklepie ultramaszyna.com lub na If Selection. Także możecie się zaopatrzyć w taki materiał. Dobrze. I teraz. Po pierwszym przeszyciu przeszyjemy drugi raz w odstępie jakim. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy zaplanowaną dziurkę. Żeby tej dziurki nie zaszyć, to sobie jeszcze zróbcie tutaj o podpowiedź, że jak będziemy szyli po tym szlaczku, to będzie akurat nad dziurką. I wykonujemy drugie przeszycie. Wyglujemy. Bardzo plastycznie maszyna akurat ta pracuje, bardzo fajna maszyna. Jedna z fajniejszych propozycji Minerwy. W rozsądnej cenie maszyna elektroniczna. Dobrze, i mamy praktycznie uszyty woreczek. Tylko jeszcze musimy znaleźć naszą agrafkę i przeciągniemy sobie tasiemkę. Wkładacie w otworek agrafkę i popychając przeciągamy przez tunel. Cały czas popycham agrafkę. I mamy przeciągnięte ten brzydki kawałeczek sobie. Wyrzucimy. Możecie też opalić to zapalniczką, żeby się nie strzępiło. I mamy woreczek na nasz prezent, mniej więcej dopasowany wielkością do waszego upominku. Jest ściągnięte. Zaraz jeszcze pokażemy. O, tak wyglądał podczas szycia. Tutaj sobie zawiąż supełek, ściągnij kokarda i zupełnie coś innego niż w sklepach i twojego takiego od serca. W dzisiejszym odcinku przedstawiłam wam naszą taką ozdobną tkaninę, z której właśnie można wyczarować takie rzeczy. Dlatego też do końca dnia otrzymujecie tę koronkową, może nie do końca koronkową, materię, trudno to nazwać, w promocyjnej cenie. Zapraszam do zakupu. Pamiętajcie, ultramaszyna.com, ewentualnie sklep If Selection. W tym odcinku uszyliśmy wspólnie taką prostą rzecz. Myślę, że jest to efektowne, a proste do realizacji. Zapraszam cię na kolejne odcinki Nauki Podstaw Szycia. Do zobaczenia.